Witajcie kochani z tej strony, Gosia z kanału Gretart Studio. Przychodzę do Was dzisiaj z poisetją zimową z Foamiranu. Jest to poisetia dla początkujących, z tego względu, że ja sama raczej się nie lubimy z Foamiranem. Natomiast uznałam, że warto spróbować, warto zobaczyć, co uda mi się zrobić z Foamiranu, więc przychodzę dzisiaj właśnie z tymi kwiatami. Postaramy się zrobić takie oto zimowe kwiatki z błyszczącym brokatem, lekko niebieskie, delikatnie poskręcane. To będzie bardzo prosta praca z tymi kwiatami. Co nam będzie potrzebne? No na pewno będzie nam potrzebny famiran. Ja już sobie powycinałam duże płatki z wykrojnika i mniejsze. Wykrojniki, które posiadam... Są to wykrojniki, które sobie kupiłam dawno temu w Fortin Crafts Bar. Był tam cały zestaw, wykrojniki, do tego były pręciki, foamiran i tak Więc ja po prostu sobie zakupiłam ten zestaw. Ja Wam go oczywiście podlinkuję w opisie. Bardzo fajne są te wykrojniki, bardzo, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, jeżeli chodzi o poisetie. więc dlatego takie mam. I Wycięłam z dużego wykrojnika i z małego płatki i je będziemy używać. Przyda nam się również tusz. Ja mam oczywiście Oxida, bo jak wiecie bardzo lubię Oxidy. I mam szczoteczkę do tuszowania. Wy natomiast możecie użyć każdego tuszu jaki macie. Możecie równie dobrze użyć pasteli. Co lubicie tak naprawdę wykorzystywać do kolorowania kwiatów będzie ok. Ja wykorzystuję Distress Oxide, bo jak wiecie... Uwielbiam. Będą nam oczywiście też potrzebne kulki do wyciskania, tak naprawdę kwiatków. Tak naprawdę jest to tylko do tego, żeby nam po prostu ten środek kwiatka się ładnie trzymał. Będzie nam potrzebny szpikulec, żeby sobie przebić nasze kwiaty, by móc włożyć pręciki. Oczywiście również pręciki będą potrzebne i drucik, żeby sobie przeciągnąć te pręciki przez kwiatki, do tego, jeżeli chcecie, by wasze kwiaty też błyszczały się tak jak moje, będzie potrzebny oczywiście brokat i trochę kleju. Ja mam brokat od nowo, i mam ten brokat już od dwóch lat. Tak naprawdę dopiero zużyłam pół butelki, więc, jak kupicie sobie opakowanie takiego brokatu, to na pewno wystarczy Wam na bardzo długo. Ja mam ten sam brokat przesypany do takiej ala solniczki, żeby mi się łatwiej z tego korzystało. Także, także to jest dokładnie to samo, tylko po prostu zawsze przesypuję sobie do czegoś wygodniejszego. No i oczywiście klej na gorąco, żeby móc tak naprawdę sobie połączyć te kwiaty. Zabierzmy się za robotę. To będzie szybka praca, ale mimo wszystko zacznijmy. Żeby zrobić sobie takiego kwiatka, jak wam tutaj pokazywałam, takiego tu, wykorzystuję dwa duże płatki i jeden mniejszy. Wydaje mi się, że, że ten kwiat wtedy ładnie wygląda i że tak akurat wygląda na bardzo pełny. Także ja sobie tuszuję te kwiaty na samym środeczku tak naprawdę, bez jakiegoś tam zastanawiania się nad tym, czy dobrze jest potuszowane, czy nie. Po prostu delikatnie sobie tuszuję środek i tyle. I tutaj nie robię żadnych fajerwerków. Po prostu nakładam tuszu tyle, ile mi się wydaje, że będzie ładnie wyglądało. I teraz na rozgrzane żelazko nakładam sobie ten mój familia. I tak naprawdę, jak ściągnę sobie kwiata z żelazka, to końcówkę sobie zawijam. I to jest tyle. To jest całe moje przygotowanie tego kwiata. Kładę kolejny płatek. Coś nie do końca rozgrzane jest, chyba to żelazko, albo za słabo ustawione. Ale jak ono zaczyna się powoli zwijać, już widzę, że te płatki zaczynają się powoli skręcać, robić się takie wypukłe. To sobie ściągam i tą końcówkę właśnie skręcam. I malutki kwiatek. Chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby delikatnie nam się ten foamiran podgrzał, żeby łatwiej się go formowało. I jak już mamy to zwinięte, to ja zaczynam sklejać. Na środek kwiatu nakładam klej na gorąco, biorę kolejny płatek i naprzemiennie go przyklejam, dociskając kulką. Mam taki Taki mały kwadracik, taką, takiej gąbki, na tym mi się wygodnie pracuje. Także sobie dociskam. I biorę jeszcze jeden klek z kleju. I też naprzemiennie przyklejam kolejny płatek. I tą mniejszą kulką dociskam. I teraz przebijam szpikulcem. I biorę sobie tak. Dwa, trzy takie. Zestawy dwustronnych pręcików, do tego mam też takie brokatowe pręciki, to te sobie wezmę dwa, oczywiście pręciki jakie wsadzicie do środka jest to już uzależnione od tego co macie i jak chcecie, żeby to wyglądało, przez pręciki złożone na pół przewlekam sobie drucik, przekładam przez naszą dziurę i zaciągam tyle, Ile mi się wydaje, że wystarczy. Nie do końca, chcę żeby właśnie te pręciki lekko odstawały. I z drugiej strony po prostu nakładam klej, żeby mi się te pręciki nie nie przesuwały. Troszeczkę rozciągam ten klej, żeby żeby nie było takiej wielkiej guli na końcu. Chwilę czekam, aż to ostygnie. I będziemy używać brokatu. Ja na taki swój kwiatek nakładam troszeczkę zwykłego kleju. Jaki tam macie, nie ma to większego znaczenia, ale sobie po prostu nakładam na kwiatuszki, na płatki odrobinę kleju w różnych miejscach. Biorę mały pędzelek. I ten klej tu rozsmarowuję, bo nie chcemy takich wielkich kleksów, tylko właśnie delikatnie, żeby to było rozsmarowane. I teraz biorę brokat i posypuję ten mój kwiat brokatem. Teraz porządnie ten brokat strzepuję, bo nie chodzi mi o to, żeby ten brokat teraz sypał się wszędzie gdzie popadnie, tylko żeby delikatnie. Po prostu przykleił się do tego naszego kleju, który żeśmy nałożyli, i w taki oto sposób powstał nam kwiat. Także jest to naprawdę bardzo proste i szybkie do zrobienia. Także spróbujmy sobie jeszcze raz. W taki oto sposób mamy zrobiony kolejny kwiat. Zachęcam Was do próbowania e, robienia takich kwiatków. Myślę, że fajnie będą prezentować się na świątecznych pracach e, i przede wszystkim są bardzo łatwe do zrobienia, także na pewno każdy sobie z nimi poradzi. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że tutaj jesteście ze mną. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zapraszam do klikania łapki w górę. E, no i oczywiście do subskrypcji kanału. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło, pa pa!